z eksploatacji i wymagają wymiany. Dodatkowo mamy również starsze pojazdy elektryczne, w których jest niedopracowany układ lub algorytm ładowania akumulatorów niskonapięciowych, co powoduje ich rozładowywanie. No i jeszcze kwestia aktualizacji zdalnych, tak zwanych automatycznych, które także rozładowują akumulator 12-woltowy w momencie, kiedy są one przeprowadzane. W okresie zimowym warto parkować pojazdy elektryczne w garażu. Wtedy zapewniamy optymalne, komfortowe warunki zarówno dla akumulatora niskonapięciowego, jak i wysokonapięciowego, a jest to szczególnie istotne dla zapewnienia działania funkcji bezpieczeństwa i zdalnych aktualizacji. Kwestia ogrzewania postojowego. Tą funkcję warto wykorzystywać w momencie, kiedy pojazd jest podłączony do stacji ładowania. Wtedy nie skracamy zasięgu pojazdu elektrycznego. W celu uniknięcia awarii akumulatora w sezonie zimowym warto o niego zadbać ze znacznym wyprzedzeniem, a okres zbliżających się ferii zimowych to idealny moment na to, aby pojawić się w serwisie. W ramach programu testowania akumulatorów Warta skupiamy w Polsce praktycznie 3000 serwisów, które świadczą usługi weryfikacji stanu technicznego akumulatora w ramach rutynowych czynności serwisowych lub też na życzenie klienta. Pełna lista serwisów, gdzie mechanicy świadczą usługę weryfikacji stanu akumulatora, znajduje się na stronie warta-automotive.com. Przy pomocy specjalnych narzędzi diagnostycznych możliwa jest weryfikacja stanu akumulatora, poprawności ładowania oraz zachowania akumulatora w momencie, kiedy następuje rozruch silnika, lub też weryfikacja poboru prądu w momencie, kiedy z pojazdu nie korzystamy. Poszukujemy pracownika na myjnię samochodową. Telefon 607 094 290 lub 509 349 329. Chętnych do pracy zapraszamy do myjni samochodowej przy ulicy Koszalińskiej 60 w Kołobrzegu. Właśnie zobaczyliście Państwo z pozoru zwykłe sytuacje na drogach. Są to sytuacje jednak bardzo niebezpieczne. Regularne badanie wzroku, stosowanie się do zasad bezpieczeństwa na drodze oraz systematyczne ćwiczenia umysłu. Więcej informacji na ten temat poznacie podczas warsztatu Senior na drodze do bezpieczeństwa. Odwiedź stronę seniornadrodze.pl i dowiedz się więcej.
Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnej audycji Rozmowy z widokiem na powiat. Gościem jest dzisiaj Jacek Kuś, wicestarosta Kołobrzyski. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór Państwa, witam serdecznie. Dobry wieczór, to tak pasuje w styczniu o tej 17.40, na przykład już gdzieś w maju, w czerwcu. Dobry wieczór nie zaryzykował o tej porze, prawda? Ale teraz można, teraz to jest uprawnione. Tak, ale teraz ten grudzień, styczeń to jeszcze taki jest bardzo, bardzo mroczny, jeżeli chodzi o kwestię 17. To jest już praktycznie noc, więc pozwoliłem się sobie tak Państwa dzisiaj przywitać. Ale nie będziemy Państwa usypiać, chociaż jest ciemno. Dobra informacja jest taka, że dzień już jest coraz dłuższy, a noce coraz krótsze. To zaczniemy sobie tak może od tematu zimowego, mianowicie o sytuacji na drogach powiatowych. W granicach powiatu jest około 300 km dróg. Teraz ta sytuacja już jest lepsza, ale temperatury są wyższe. A znowu mieliśmy taki atak frontalny zimy, niskich temperatur i jak jeździłem niektórymi drogami w kierunku chociażby Rymania, to były one takie białe, śliskie. No tak, no jak co roku ta kwestia związana z utrzymaniem dróg w jednym miejscu, w jednych jakby zakamarkach, mówiąc wprost, powiatu wygląda lepiej, w drugi gorzej. Drogi są podzielone na kategoryzacje. Wiemy, którymi drogami poruszają się dzieci do szkoły, którymi drogami jeżdżą mieszkańcy powiatu do Kołobrzegu, do pracy i one w tej pierwszej kolejności są odśnieżone i zrobione. Macie taką mapę, klasa pierwsza, druga, trzecia, czwarta i zakamarki powiatu gdzieś tam, tak? Kategoryzacja jest zrobiona. I tak te roboty są prowadzone. Nas bardziej niepokoi kwestia uszkodzeń ogromnych po mrozach, po zimach i tutaj generuje to sporą ilość budżetu. Te remonty należy wykonywać jak najszybciej, bo no, kierowcy nie są przyzwyczajeni, że w danym miejscu jest jakieś uszkodzenie i często są różnego rodzaju kolizje, jeżeli chodzi o pojazdy. Także tutaj styczeń jest takim momentem dla Zarządu Dróg Powiatowych wytężonej pracy i te 350 prawie kilometrów trzeba utrzymać, próbować przynajmniej to, aby te drogi były na odpowiednim poziomie. Zmieniamy temat. Bardzo się cieszę. Tak? Dobrze, zmieniamy temat, chociaż miałbym jeszcze, a to do tego będziemy pewnie wracać jeszcze, bo ta zima o wiele bardziej daje się we znaki niż poprzednia, była bardziej łagodna, już pierwszy atak mieliśmy w listopadzie ubiegłego roku. Pytanie od internauty. Czy pan starosta posiada informację, ilu mieszkańców powiatu kołobrzeskiego urodziło się i zmarło w 2023 roku? No, w całej Polsce tendencja jest, szanowni państwo, taka, że mniej osób się rodzi, więcej umiera i na terenie powiatu kołobrzeskiego ta różnica pomiędzy urodzeniami a zgonami jest dosyć duża na niekorzyść niestety urodzeń i to jest ponad 450 osób, więcej zmarło niż urodziło się. Na terenie powiatu, więc, tak? Tak, na terenie powiatu, więc jest to na pewno niedobra informacja. Polityka państwa, polityka społeczna, która była do tej pory prowadzona, o której się tak wiele mówiło, że będzie kierowana w stronę tego, aby Polacy podejmowali decyzje na temat posiadania większej ilości dzieci, niestety legła w gruzach i te liczby no nie są zbyt optymistyczne. Pojawia się pytanie, co by było, gdyby tej polityki prospołecznej jednak poprzedniego rządu nie było. Może sytuacja by była jeszcze bardziej katastrofalna? Może tak. Można tą politykę prospołeczną różnie oceniać. Ja ją oceniam krytycznie, dlatego że jest ona źle kierowana, była ona źle kierowana, nie była nakierowana do osób, które tej pomocy potrzebowały. I tutaj też może jest problem i tutaj jest też płaszczyzna do tego, aby obecnie sprawujący rządy wyciągnęli wnioski. Pomoc państwa, pomoc prorodzinna powinna być kierowana tam, gdzie jest ona potrzebna i tak to powinno wyglądać, że budżet, na który przecież wszyscy się składamy, powinien być wydatkowany umiejętnie, ale mówię celowany w punkt, tak aby dany problem rozwiązywać. Tak nie było. Uważam, że gro środków zostało źle kierowanych, chociażby mówiąc tutaj o programie 800+. Ja mam swoje zdanie na ten temat, może niepopularne, ale 800+ również powinno być obwarowane różnego rodzaju tutaj
progami, tak aby dać możliwość ludziom, którzy mają problem z finansami, ale chcą na przykład pracować, wykazują chęć do pracy, tą pomoc kierować. Bo to jest demotywujące w pewnym momencie, tak? Skoro i tak mam trójkę dzieci, dostanę tą pensję z tej trójki dzieci, jeszcze mam iść do pracy, pójdę do pracy i w tym momencie wydam tą swoją pensję praktycznie na nianie, bo do przedszkola się nie dostanę. Tak, tak to jest, to prawda. To są takie naczynia, które się nawzajem trochę uzupełniają. Zmieniamy temat po raz kolejny. Dobra informacja dla miłośników widowisk historycznych. Wraca bój o Kołobrzeg. Wraca rekonstrukcja na Kołobrzeską plażę i ona się odbędzie w marcu przy Kołobrzeskim Molo na plaży centralnej. Tak, bardzo dobra informacja. Ja się osobiście bardzo cieszę. Miesiąc temu wysłaliśmy zespół z panem dyrektorem Ostaszem pismo do wiceministra obrony narodowej, pana Stanisława Wziątka, z prośbą o to, aby wsparł to nasze przedsięwzięcie, kultowe przedsięwzięcie już, które odbywało się często w Kołobrzegu. Otrzymaliśmy informację w zasadzie zwrotną, bardzo pozytywną. Otrzymaliśmy dofinansowanie tego przedsięwzięcia z Ministerstwa Obrony Narodowej. Będziemy realizowali ten bój o Kołobrzeg, który ściąga do naszego miasta setki rekonstruktorów, ale i mnóstwo osób, które chcą zapoznawać się z historią, oglądając tego typu przedsięwzięcia. Cieszę się, że środowisko tutaj historyków, dziennikarzy bardzo dobrze przyjęło tą informację i również przy współpracy z Urzędem Miasta, bo to dofinansowanie z Urzędu Miasta również jest pokaźne. Dzięki pani prezydent, dzięki radnym miejskim również to przedsięwzięcie się odbędzie, za co wszystkim bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie szczegółów, pewnie poinformujemy państwa na oddzielnej konferencji prasowej, na którym to będzie przedstawiony program tego przedsięwzięcia. No właśnie, ta rekonstrukcja miała złą pasę przez ostatnie lata. Na początek mieliśmy, bo te środki oczywiście w wysokości 50 000 zł, one są ważne, ale one tak naprawdę nie warunkują istnienia tego widowiska. O wiele oczywiście można je zrobić lepiej, bardziej profesjonalnie, więcej sprzętu, bo oczywiście te czołgi trzeba zalać, prawda, paliwem. One nie palą 20-30 litrów, raczej trzeba tam dopisać zero. Natomiast najpierw mieliśmy pandemię, później wybuchła wojna w Ukrainie, no i w jakiś sposób ciężko było rekonstruować tutaj Polaków walczących w ramię z Rosjanami i inscenizować generalnie wybuchy, tak? Skądinąd słusznie stwierdzono, że w żaden sposób to jednak nie mieści się w takiej obyczajowej kategorii, można powiedzieć. Wydaje się, że teraz ta druga przesłanka nie odeszła, tak? Pierwsza do końca zresztą też nie, natomiast przykro to powiedzieć, ale konflikt nam trochę spowszedniał, tak? I już go traktujemy jako coś normalnego, co się dzieje za naszą zachodnią, za naszą wschodnią granicą. Na pewno tak. My przede wszystkim jako samorządowcy traktujemy tą uroczystość jako podkreślenie rangi, jaką Kołobrzeg ma na mapie historycznej naszego kraju. Tutaj przecież odbyły się zaślubiny z morzem. Tutaj polski Bałtyk wrócił do nas z powrotem. To tutaj przecież kilka tysięcy żołnierzy oddało swoje życie i o tym powinniśmy mówić. Ludzie odpowiedzialni, ludzie dojrzali, ludzie inteligentni powinni zawsze o historii mówić obiektywnie, a to, że żołnierze radzieccy u boku żołnierzy polskich zdobywali Kołobrzeg, no to jest fakt historyczny i o tym nie można po prostu powiedzieć, że z uwagi na to, co dzisiaj się dzieje na Ukrainie, nie powinniśmy mówić. To jest historia, historię trzeba obiektywnie pokazywać, oceniać. To mi się marzy, żeby tego typu przedsięwzięcia pokazywały nowym pokoleniom, że różne uwarunkowania geopolityczne zmieniają się. Wcześniej, w 1945 roku była taka sytuacja, dzisiaj jest już absolutnie inna. Ale historia jest też po to, abyśmy się wszyscy uczyli i abyśmy tych błędów na podstawie różnego rodzaju działań nie popełniali. Aby historia przewrotnie nie zataczała nam koła. Tak. Jeszcze jeden wymiar chyba tego przedsięwzięcia jest dosyć duży.
mianowicie marketingowy. My jesteśmy wtedy u przededniu wiosny. Zimą szczególnie o Czułobrzegu się nie mówi dużo w mediach ogólnopolskich, czy nawet regionalnych, tylko w lokalnych, a tutaj zjeżdżają nam się oprócz rekonstruktorów, oprócz widzów, turystów, też ogólnopolskie, regionalne media. Przyjeżdżają ogólnopolskie telewizje, rozgłośnie radiowe, ogólnopolscy dziennikarze piszą o tym, ogólnopolskie portale, także o tym wymiarze w tej płaszczyźnie też nie powinniśmy zapominać. Tak, to jest część naszej polityki promocyjnej miasta, oprócz przedsięwzięć kulturalnych, które mają miejsce w sezonie, oprócz Sunrise Festival, który wpisał się już na stałe w życie kulturalno-społeczne naszego miasta. Tego typu przedsięwzięcia są bardzo ważne i one powinny być cyklicznie. One powinny być cyklicznie organizowane tak, aby osoby, które interesują się historią i tego typu przedsięwzięciami, widziały, że zawsze w marcu mogą do Kołobrzegu przyjechać i zapoznać się z tym, co się w Kołobrzegu kilkadziesiąt lat temu działo. Tylko więcej takich inicjatyw, tylko więcej takich przedsięwzięć. Kiedyś Kołobrzeg był słynny z tego, że odbywał się Festiwal Piosenki Żołnierskiej, o tym się mówiło. Tu się zjeżdżały największe gwiazdy muzyczne. Tutaj odbywało się to życie kulturalne, wakacyjne. To było piękne, to było fajne, to miało wydźwięk na zewnątrz i myślę, że tego typu inicjatywy powinny być. Mi się marzy kiedyś, aby również ten Festiwal Piosenki Żołnierskiej, nie mówię, że w charakterze taki, jaki był, ale aby na przykład Festiwal Piosenki na przykład Żołnierskiej NATO, czy albo ogólnoświatowej generalnej, tak? Wrócił. I o tym też chciałbym rozmawiać w najbliższym okresie z osobami, które mogą nas wesprzeć w tej inicjatywie. Chciałbym, aby takie przedsięwzięcie powstało. Myślę, że i miasto, i powiat, ale również podmiot ministerialny wspomagający mógłby bardzo, bardzo tutaj nam w tym pomóc. A na bazie takiego resentymentu do Festiwalu Piosenki Żołnierskiej, no bo format należałoby zmienić, tak? No bardzo fajnie na przykład tańce wojenne Maorysów by wyglądały, tak? Czy Polinezyjczyków, tak? Taki interfolk w wymiarze strategiczno-militarnym trochę. Historię, wojskowość, kulturę i artystów można pokazać na różne formy. Myślę, że są ku temu odpowiednie instrumenty. Powinniśmy pomyśleć o gruntownym remoncie naszego amfiteatru. Tutaj myślimy, już najbliższy czas, aby rozwiązać ten problem i tego typu imprezy organizować i próbować, aby jak największa ilość osób do nas przyjeżdżała i aby ten Kołobrzeg, o tym Kołobrzegu coraz więcej się mówiło. Zanim weszliśmy na antenę, rozmawialiśmy o bieżących lokalnych problemach i pan starosta powiedział o tym, że w poniedziałek będzie z wizytą u nas wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek. I ta wizyta będzie dotyczyła konkretnych problemów. Tak, konkretnych problemów. Pan minister jak zwykle jest rzeczowy. Przyjeżdża tutaj rozmawiać o tym, w czym może Kołobrzegowi pomóc. Kołobrzeg jest bardzo ważny dla pana ministra i mamy szereg różnych tematów, którym chcemy podzielić się w trakcie tej wizyty roboczej. Ona będzie podzielona na dwie części. Wizyta robocza, która będzie się odbywała od godziny 9, potem 10:30 spotkanie w hotelu Centrum ze środowiskami wojskowymi. Ale dla nas takie tematy jak przebudowa czy remont nabrzeży wojskowych w porcie morskim, czy odzyskanie od Ministerstwa Obrony Narodowej Agencji Wojskowej terenów na ulicy Mazowieckiej, o czym pani prezydent i radni Rady Miasta mówili wielokrotnie, jest jakby celem nadrzędnym. I tam o tym ma będziemy powstać park, tak? Tak, o tym tak. Tam ma powstać teren zielony, tam ma powstać park. W ostatnie lata Ministerstwo Obrony Narodowej wraz ze swoimi agencjami niezbyt przychylnie spoglądały się na to, aby Kołobrzeg odzyskał te tereny, aby Kołobrzeg te tereny mógł zagospodarować. I jest to dla nas bardzo ważne zadanie, aby o tym porozmawiać i aby pan minister nas tutaj wspomógł.
na ulicy Mazowieckiej, przypomnę, powstały piękne osiedla. Mnóstwo osób przeniosło się tam, tam funkcjonuje, tam żyje. Niestety nie ma tam miejsca zielonego, nie ma tam miejsca parkowego, nie ma tam miejsca, które mogłoby być takim miejscem spotkań, a teren tak naprawdę od kilkunastu lat stoi odłogiem. Wojsko z tego terenu nie korzysta i no nie jest to zbyt gospodarne, nie jest to zbyt mądre, aby dalej ten teren funkcjonował w takiej formule, jakiej funkcjonuje. Przypomnę, że jest tam okropny betonowy płot, który się już w niektórych miejscach jest tak mocno uszkodzone, że się zawala. Miasto myślę, że bardzo ładnie zagospodarowałoby ten teren i to też jest wyzwanie tej kadencji, aby tutaj pan minister nas wsparł w tym i aby miasto w końcu mogło ten teren otrzymać. Zapewne pan wie o wiele więcej ode mnie w tym zakresie i czy jakieś konkretne deklaracje już padły? No myślę, że pan minister będzie w poniedziałek zaznajomiony z problemem. Prosiłem panią prezydent Ewę Pohatą, aby przygotowała korespondencję, która miała miejsce przez ostatnie lata. Znając tutaj skuteczność pana ministra, będzie myślę, że szybka reakcja i liczymy bardzo mocno na pomoc, zarówno w jednej sprawie, jak i drugiej. A ta druga sprawa to remont nabrzeży portu pasażerskiego po stronie wojskowej. Pan prezes Artur Lijewski w poniedziałek będzie temat referował panu ministrowi i tutaj również myślimy o tym, że mamy nadzieję, że to wsparcie otrzymamy i tą zgodę na prace remontowe otrzymamy. Generalnie to jest dalej port wojenny, ponieważ stanowi on zaplecze flotylli ze Świnoujścia, natomiast wymaga tak naprawdę, podobnie jak cały tor wodny, pogłębienia i też wzmocnienia osuwających się nadbrzeży, tak? Po to chociażby, żeby móc hipotetycznie w przyszłości uruchomić na przykład połączenie ze Skandynawią. O tym też rozmawialiśmy przed wejściem na antenę. Po prostu ta sama obrotnica ma problem, bo promy bardzo ciężko by tam mogły się obrócić. Tam mogą się obrócić kutry, powiedzmy, tak, rybackie czy stateczki wycieczkowe, natomiast prom pełnomorski ciężko. Tak, ja wielokrotnie i będę mówił o tym do znudzenia w tej kadencji, że to jest najważniejsza sprawa dla mnie, dla naszych radnych, nie tylko radnych Lewicy, ale również wszystkich radnych Rady Miasta i Rady Powiatu. To najważniejsza, jedna z najważniejszych spraw do zrealizowania w tej kadencji. Gruntowna przebudowa portu morskiego. Tak jak pan redaktor słusznie powiedział, wykonanie obrotnicy, wykonanie pogłębienia toru wodnego, remont nabrzeży, który spowoduje, że Kołobrzeg będzie się rozwijał. My mamy już za sobą wszystkie chyba kataklizmy, które mogliśmy przejść w tej kadencji, to znaczy koronawirus, wojna na Ukrainie. Widzimy, jak rozwijają się nadmorskie miejscowości w Niemczech chociażby i tutaj Kołobrzeg musi się zacząć w tym kierunku rozwijać. Strategicznie Kołobrzeg też jest bardzo ważnym miejscem portowym w kontekście obronności kraju. I tutaj mam nadzieję, że w końcu odpowiedni ludzie dostrzegą tą ważność Kołobrzegu, dostrzegą, że Kołobrzeg może oprócz kwestii handlowych, oprócz kwestii turystycznych, również tą kwestię obronną spełniać. Mieszkańcy Kołobrzegu, ci, którzy się tutaj urodzili, którzy tu funkcjonowali, którzy tu żyli, wiedzą, że Kołobrzeg kiedyś wojskiem stał i czas na to, aby tą obronność Kołobrzegu podnieść do odpowiedniej rangi, stworzyć ku temu dobre warunki. Zmienił nam się rząd. Przy poprzednim rządzie mieliśmy problemy właśnie na linii rząd, samorząd rozmaitego szczebla. Wielokrotnie rozmawiałem, czy też rozmawiali samorządowcy, włodarze, radni z naszymi przedstawicielami, parlamentarzystami, senatorem i słyszeliśmy od nich po prostu, no ciężko, nie da się, nie jest to priorytetem, leży to w zamrażarce sejmowej, nie da się tego zrealizować, to w tej obecnej sytuacji, kiedy mamy spozycjonowany rząd, samorząd w jednej tak naprawdę politycznej linii, czy te rozmowy będą bardziej skuteczne, będą szybsze, będą łatwiejsze, a przynajmniej ta wymówka, że no niestety mamy pisowski rząd, no odpadła. Nie, no absolutnie jest tutaj zielone światło, jeżeli chodzi o realizowanie tego typu przedsięwzięć. Zobaczymy,
zobaczymy, jak będzie wyglądał bilans otwarcia, jeżeli chodzi o kwestię budżetu państwa, bo to też jest bardzo ważne. Zobaczymy, jakimi środkami pomocowymi państwo będzie docierało do samorządów, bo to jest dla mnie tutaj jakby fundamentalna sprawa. Ja się cieszę, że dzisiaj Kołobrzeg ma takich emisariuszy, jak chociażby pan minister Stanisław Wziątek, który tutaj był zawsze aktywny w Kołobrzegu. Cieszę się, że mamy swoich posłów, senatora, którzy mają możliwość docierania do różnych ministerstw, w naszym przypadku skarbu, infrastruktury, zdrowia. Tych rzeczy, które chcemy w przyszłości zrobić, jest bardzo dużo, ale również za pośrednictwem tych osób funkcyjnych chciałbym również zrobić wszystko, aby pomóc w różnych przedsięwzięciach wójtom powiatu kołobrzeskiego, bo wójtowie powiatu kołobrzeskiego również potrzebują wsparcia, wieś również potrzebuje wsparcia, miasteczka w powiecie kołobrzeskim również chcą się rozwijać, więc tych przedsięwzięć jest dużo. Ja jutro mam spotkanie robocze z niektórymi wójtami powiatu kołobrzeskiego, z którymi będę już dogrywał ostateczne porozumienie polityczne, takie trochę wyborcze, i również w którym będziemy określali te priorytety, które będziemy chcieli zrealizować w 2024 roku. Jacek Kuś, wicestarosta kołobrzeski, był gościem audycji Rozmowy z Widokiem na Powiat. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie redaktorze. Do zobaczenia. Dziękuję państwu również. Przy mikrofonie Piotr Przyjemny.